Teraz tak patrzę, to ta druga trumna tam dalej w tle, jak widzicie, też jest drewniana. Myśleliśmy, że trochę z innego materiału, ale ona tak pleśnią chyba naszła, wiesz? Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj wybraliśmy się na poszukiwania w miejscowości Kuksy. Tak? Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale postanowiliśmy, że przyjedziemy na to jeziorko, troszkę pogrzebać w piasku, poszukać wykrywaczami. Zostańcie z nami, zobaczymy, co ta plaża nam odda. Ewelinka już zaczęła poszukiwania. Natomiast tutaj pierwsze wrażenie to jest takie, malutka ta plażyczka, ale będzie co robić. Nie mogę kopać lewą ręką. Kochanie, do mojego dołeczka. Cip, cip, cip. Co tam masz? Jest jakiś moniak, co? Zecisz. Złotówka. Gratuluję, ty mój morsie. Już myślałam, że następny kapselek będę wykopywać. Ja też tych kapsel. Pełno jest. I kapselki, i te od puszek może. Zrywki. Zrywki. Ale już tu dołeczka jest. Ja już mam za sobą 2, 4, 5 dołków. To są kapsel zrywka, a w szóstym wyskoczyła oto taka piękna nasza obiegowa złotóweczka. Kolejny mój sukces znalazłam. Zobaczcie co? 2 grosze. Grosze, 2 grosze. To i tak jesteś farciarą. Jak zawsze. Bo tu zimno niesamowicie. No, jak mi łapki zmarzły, pomimo to, że mam grube rękawice. Co masz? A tym razem ujawniła nam się 50-groszówka. Wieje, jest zimno, ale zawsze coś wychodzi. To człowieka trochę motywuje. Jesteśmy ustawieni? Słucham. Jesteśmy ustawieni? Tak. Mamy ile? Ja mam złotówkę i 2 grosze, a ty? Złotówkę i 50 groszy. Czyli na 2 pączki będzie. No nie wiem. Żartuję, nawiązuję do tych pączków, bo po powrocie dzisiaj będziemy pączki robić. I tak też o nich trochę myślę. Żeby moja złotóweczka miała parę, kolejna złotóweczka. Czyli nie jest źle, plaża mała, a no, taka średnia. A już mamy 3,50, a w sumie to praktycznie na tyle poszukiwań na tej plaży. Za chwilę się przeniesiemy na plac zabaw, który jest powyżej. No bardzo ciekawy. A tak wygląda ten plac zabaw. Już tam Ewelinka szaleje. Zmarzła dziewczyna bardzo mocno, bo jest niesamowity przeciąg i zimno. Postukamy tutaj i wracamy do domu. Nie jesteśmy pocieszeni z naszego wyjazdu, bo za dużo nie wyszło. Będziemy się zbierać do domku. Z moim ponczusiem robić ponczuszki. Z ponczusiem robić ponczuszki. Dobry tekst, dobry. Witajcie kochani, muszę wam się czymś pochwalić. Znalazłam dzisiaj pieniążka. 10 zł. I... To chyba 10 groszy. 10 groszy i byłam z mamą w sklepiku i znalazłam prawie przy domku i na poszukiwaniach nie znajduję żadnych, ale na oko to znajduję. To ty masz bystre to oko? Na prawe. Prawe? Mama powiedziała, co tam ja, podniosłam, a zobaczyła, że znalazłam pieniążkę. Zauważyłam pewnie, jak ktoś skopił. A jakby nie chciało, żeby mi młoda, to powiem nie. Znaleziono, nie kradziono. Tak właśnie chciałam powiedzieć. Jestem w trakcie robienia
pączków. Miałam oddzielić właśnie żółtko od białka, ale niestety coś mi tu nie wychodzi. Zazwyczaj robiłam pączki sama z pamięci, robiłam rozczyn i tak dalej. A dzisiaj robię z Thermomixem. Zobaczymy, jak wyjdą. Trochę to dziwnie ten Thermomix mnie tu woła. Oczywiście z marmoladą wieloowocową. Zawsze robiłam z różaną, zobaczymy. Na pewno będzie też smakowało. A co się stało? Jajko! Się zbiło. Chcesz? Pączki robię. Zobacz, jajko mi się rozbiło i kotek wcina. A ja robię swoje królewskie danie. Zgadnijcie co? Parówki. Takie jest, parówki. Podwędzana. No, no taką miałem chęć sorki, ale co zrobić? Najlepsze. Czasami jest taki dzień, że nie ma zasady. Możemy zjeść wszystko. Hania, a co to jest za kalec? Takie coś jakieś. Ten, zgniłe jedzenie. Zgniłe jedzenie, to jest za kalec. Takie pindorowe. Pindorowe. Jak jest surowe ciasto w środku. A nie pindorowe? Pindorowe. Pindorowa jest pindorówka. Cukiernikiem nie będę. Na pewno nie. Tu moja różyczka. Pączki mi się rozdupcają. Ale wszystko się zje. Grunt, żeby było słodkie. Tak oto prezentują się dwa moje najładniejsze pączuszki. Dwa największe i dwa najładniejsze. Także reszta będzie do zjedzenia, a te będą do popatrzenia. Na Waszą prośbę coraz częściej będziemy Wam pokazywać miejsca, miejsca historyczne. A za chwilę pokażemy Wam jedno z takich miejsc. Nagrywanie filmów i pokazywanie Wam ciekawych miejsc jest to też forma dokumentacji. Dbamy o to, żeby takie miejsca ciągle były żywe i nie zostały zapomniane. Do obiektu, który jest dzisiaj miejscem naszego zainteresowania, prowadzi oto taka droga. Jest tutaj łatwy dojazd. Po prawej stronie było kiedyś bagienko. Dzisiaj są tylko krzaczory i szuwary. Natomiast sam obiekt znajduje się po lewej stronie. Jednym z takich miejsc w naszej okolicy, miejscowości Ulnowo, jest oto taki grobowiec rodzinny, rodziny Auswaldów. Jest to grobowiec w sumie zapomniany, usytuowany jest na pograniczu wsi. Jest to taka dzisiaj ciekawostka historyczna. Do grobowca oczywiście nie ma wejścia, zostało zamurowane, ale tutaj lokalne historie głoszą, że jeszcze około 20 lat temu były tu drewniane drzwi, można było zajrzeć, spojrzeć na te trumny rodzinne, które tutaj były ulokowane. Dzisiaj niestety nie ma tam wejścia. Zawsze takie miejsca mnie przerażają. Nie lubię przyjeżdżać, ale bardzo mnie ciekawią, więc jeździmy i zwiedzamy. Nad wejściem do grobowca zachowała się tablica z odpowiednim grawerem. Jest tam informacja, że to jest grób rodzinny rodziny Auswald, o ile dobrze to wyczytuję, z miejscowości Faulen, dzisiejsze Ulnowo. Z wichur widać na grobowiec zwaliło się drzewo, natomiast nie naruszyło one całej konstrukcji. Sam grobowiec, zobaczcie, wbudowany jest, wkomponowany w taką skarpę. W grobowcu są charakterystyczne okienka. Spójrzcie, tam widać za krzakami. Tak? Podejdziemy do Ewelinki, bo coś tam wypatrzyła. Jak widać, podstawa już się też tutaj trochę niszczy. Okienko.
O, spójrzcie, jedno okienko jest co wybite tutaj, bo zobacz, tak, to było zamurowane. Chcesz zajrzeć do środka? Boję się. Zobaczymy do środka, jak to wygląda. Czuć charakterystyczne powonienie takiej starości miejsca pochówku, bo widzę trumny w środku i te drzwi, o których wam wcześniej wspomniałem, one są rzucone do środka. Za chwilę włożę kamerę wewnątrz tego okienka, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Spójrzcie, widać tam te drzwi, o których wcześniej wspominałem. Z tyłu jakieś tam elementy telewizora pokrywa. Widać, że lokalsi gdzieś tutaj wchodzili. Widzę, nie wiem, czy też dobrze widzicie, dwie trumny. Oczywiście nie widzę tam z góry, czy są zwłoki, czy nie, ale raczej nie. Z tego, co się orientuję, to tutaj porządki były wcześniej robione. Kości, o. Ewelinka mi podpowiada, nie zwłoki, tylko kości. Tam jest jakaś, tu jest drewniana, tam z jakiegoś stopu, chyba innego. Chyba, że światło odbija się i pokazuje to w jakiś inny sposób. Są mi puszeczki od piwa, czyli ktoś tu zaglądał. Ławeczka jakaś tu była zrobiona. No i zobaczcie od środka, jak ta konstrukcja w ogóle wygląda. No, robi to niesamowite wrażenie. Łe, normalnie. Przeraża mnie. Zajrzymy jeszcze tam trochę dalej. Także są i takie miejsca jak te. Krzysiu zaglądał, teraz pora na mnie. Martwię się. No spokojnie. Mi będzie się w nocy śniło. No spokojnie, nie. Po prostu nie jest to aż tak straszne. Trzeba też się z tym zmierzyć. Teraz tak patrzę, to ta druga trumna tam dalej w tle, jak widzicie, też jest drewniana. Myśleliśmy, że trochę z innego materiału, ale ona tak pleśnią chyba naszła, wiesz? Nie wiem, wiesz co, ciężko się odnieść, bo wiesz, my patrzymy z daleka i jeszcze jest tam ciemno, doświetlamy sobie tylko te miejsce. Szkoda, że nikt się nie zainteresuje tym miejscem, nie poprawi tego wizerunku, żeby to jako wyglądało. Żeby te okienka były zamurowane, żeby nie wrzucać tam śmieci, żeby ktoś o to zadbał. I tak bardzo mnie ciekawi, czy mają może jakąś rodzinę, rodzinę za granicą, jakichś potomków na pewno mieli. A jak u was wyglądają takie sytuacje właśnie z takimi grobowcami rodzin niemieckich? Czy są stowarzyszenia, czy może osoby indywidualne dbają o takie miejsca? U nas sporadycznie stowarzyszenia opiekują się takimi miejscami pochówków, czy miejscami historycznymi, natomiast są to jakby pojedyncze przypadki. Powiedzcie, jak to jest u was. Z tego miejsca chcieliśmy się dzisiaj z wami pożegnać w tym odcinku. My uciekamy dalej w poszukiwaniu historii i w poszukiwaniu tych naszych lokalnych skarbów. No i standardowo oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, do komentowania. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.